Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego piątego modułu kursu Podstawy hotelarstwa. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Struktura organizacyjna hotelu odzwierciedla podział zadań między poszczególnymi działami, zakres obowiązków i odpowiedzialności osób będących na określonych stanowiskach oraz relacji między nimi. Otoczenie to teren przyległy bezpośrednio do obiektu hotelowego. Otoczenie obejmuje Dojazdy do obiektu, oznakowanie, drogi ewakuacyjne, podjazdy dla niepełnosprawnych, garaże i parkingi, stanowiska do obsługi, naprawy lub mycia samochodu, zieleń otaczającą budynek, oświetlenie, miejsca rekreacyjne. Recepcja stanowi wizytówkę obiektu noclegowego, jest określana sercem hotelu, jest również punktem koordynacji i dyspozycji w obiekcie. Przybywając w recepcji, gość wyrabia sobie opinię o hotelu, jego standardzie i panującej tam atmosferze. W skład pionu pobytowego wchodzą wydzielone przestrzennie i akustycznie jednostki mieszkalne, których główną rolą jest świadczenie usługi noclegowej. Każdy gość obiektu hotelarskiego powinien mieć możliwość wyboru jednostki mieszkalnej, która będzie spełniała podstawowe funkcje umożliwiające: dzienny i nocny wypoczynek. Prace, przeprowadzenie zabiegów higieniczno-sanitarnych. Główne zadania gastronomii hotelowej to zapewnienie gościom posiłków w zakładzie gastronomicznym na terenie hotelu oraz ich dostarczenie do pokoi hotelowych w ramach usługi Room Service. Zespół wielofunkcyjny odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu obiektu hotelarskiego, wpływa na możliwość przedłużenia sezonu turystycznego i efektywność całej bazy hotelowej. Pion wielofunkcyjny składa się z sal wielofunkcyjnych o różnej powierzchni z możliwością dostosowania do konkretnych wymagań klienta: kuluarów, wydzielonych pomieszczeń bezpośrednio przelegających do sal wielofunkcyjnych, wydzielonego podjazdu, węzła wejściowego z szatnią, sanitariatami, mini recepcją dla gości VIP i personelu, zespołu pomieszczeń konferencyjnych. Pomieszczeń pomocniczych, biurowych i magazynowych, wykorzystywanych do celów związanych z organizacją wyżej wymienionych imprez. Oferta zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego pozwala na skuteczne pobudzanie zainteresowania gościa pobytem w danym obiekcie. W zależności od kategorii hotelu i przede wszystkim jego lokalizacji, zespół ten może być bardziej lub mniej rozbudowany. W jego skład wchodzą urządzenia i pomieszczenia znajdujące się wewnątrz budynku oraz zlokalizowane w jego otoczeniu. Liczba punktów handlowych i usługowych w obiekcie hotelarskim jest uzależniona od jego programu użytkowo-handlowego oraz kategorii i lokalizacji. Najczęściej spotykana działalność towarzysząca to Punkty handlowe, punkty usługowe, kantory wymiany walut, biura obsługi podróżnych, kasyna gier. Dział techniczny jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie wszystkich urządzeń i instalacji na terenie obiektu hotelowego i wokół niego. W jego skład wchodzą służby naprawcze i konserwatorskie, usługowe, pralnia, magazyny, zajmujące się otoczeniem i zielenią. Zaplecze socjalne pracowników to zespół ważny z punktu widzenia warunków pracy załogi. Obejmuje szatnie, łazienki, pomieszczenie do spożywania posiłków. Zespół administracji, finansów i marketingu obejmuje dyrekcję, kierownictwo hotelu oraz komórki funkcjonalne i pomocnicze, takie jak Służba Ekonomiczno-Finansowa i Księgowość, Służba Organizacyjno-Prawna. Dział Spraw Pracowniczych, Kadry, Zaopatrzenie i Transport, Dział Marketingu i Public Relations. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.